Kochani, dzisiaj mam dla Was bardzo ciekawe pytanie z kategorii tych filozoficzno-refleksyjnych. Ile miałbyś, miałabyś lat, gdybyś nie wiedział, nie wiedziała, ile masz lat? <laughs> z takim pytaniem, gdybym miał się zmierzyć sam, pomyślałbym, że jest wiele takich osób, które pomimo sędziwego wieku ciągle mają w sobie apetyt na życie i w tym przypadku metryka jest nieadekwatna do zachowania. Ale z drugiej strony bywają przecież też młodzi pracownicy w firmach, którzy są jeszcze przed trzydziestką, a zachowują się tak, jakby od 60 lat ktoś skazał ich na pracę w kamieniołomie. Pod tym kątem myślę, że warto zastanowić się nad tym ciekawym pytaniem. Ile dałbyś, dałabyś sobie lat, gdybyś nie wiedziała, gdybyś nie wiedział ile masz lat? Podziel się, proszę, swoją refleksją w komentarzu, i warto na pewno ze 3 minuty poświęcić na to, żeby się nad odpowiedzią na to pytanie zastanowić. Bo być może jest tam ukryta jakaś porada w stosunku do podniesienia jakości Twojego życia w przyszłości. Chętnie podyskutuję z Wami na ten temat.